mnie to też strasznie boli. Jako radny bodajże w 2007 roku pytałem, dlaczego ten remont został przeprowadzony w taki sposób, że nie zabezpieczono w odpowiednim kształcie dachu i możliwości wypływu wody na elewację, że nie zrobiono izolacji pionowej, że nie zrobiono izolacji poziomej, że został wydano kilkaset tysięcy złotych na poprawę elewacji w sytuacji, gdzie było z góry wiadomo, że za pewien czas wystąpi problem. I mamy dzisiaj problem odpadających tynków i mamy, proszę Państwa, zatrudnionego w Urzędzie Konserwatora i Pana z Urzędu Pracy i wykonujemy na bieżąco remonty pomieszczeń w Urzędzie, które były nieremontowane przez wiele lat i wymieniamy meble, które mają ponad 20 lat i jest to rzecz normalna w zarządzaniu każdą jednostką i wymieniamy też komputery i to jest rzecz normalna. Niektórzy robią z tego sensację i próbują powiedzieć w gminie Gryfino, że burmistrz wyrzuca pieniądze na lewo i na prawo, a my dbamy o te pieniądze i oszczędności z tytułu zatrudnienia konserwatora i wykonania tych remontów w własnym zakresie są naprawdę bardzo duże. To, że dbamy o pracowników wszystkich jednostek Urzędu Miasta i Gminy jest rzeczą naturalną. Jak słyszycie Państwo, dzisiaj przedstawiliśmy, jak wyglądało premiowanie za poprzednich władz, jak wygląda teraz. To są normalne narzędzia administracyjno-gospodarcze, że pracowników i życzę wszystkim pracownikom na terenie Miasta i Gminy Gryfino, żeby otrzymywali wynagrodzenia, które ich satysfakcjonują. Powiem Państwu, że w Urzędzie Miasta jest grupa pracowników, które ma mniejsze wynagrodzenia niż pracownicy na przykład niektórych sieci handlowych na terenie Gryfina. Będziemy, to było nasze hasło, że staramy się doprowadzić do tego, żeby gmina Gryfino była przyjazna gminą dla inwestorów, żeby powstawały nowe miejsca pracy i za chwilę te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, odczują, że będą zabiegi o pracowników, że przedsiębiorcy będą sobie nawzajem tych pracowników podbierać, a między innymi przez podwyższenie wynagrodzeń. My z tego powodu się cieszymy, że ludzie na terenie gminy Gryfino będą zarabiać więcej. To jest podstawa naszej działalności. Samorząd i społeczeństwo bogaci się wtedy, kiedy mieszkańcy tego terenu otrzymują odpowiednie wynagrodzenia. I dotąd w Polsce był problem pracy. Dzisiaj problemu znalezienia pracy, co do zasady nie ma, jest problem wynagrodzeń i problem znalezienia pracy odpowiedniej dla uzyskanego stopnia magistra socjologii na przykład, magistra politologii. Jest nadprodukcja w pewnych dziedzinach i trudno na rynku znaleźć pracę zgodnie ze swoim zawodem. I proszę Państwa, jeśli ktoś Was atakuje, że część pracowników w urzędzie dostało niewielkie premie, to naprawdę powiedzcie takim osobom, że nie mają pojęcia o zarządzaniu, nie mają pojęcia o pracy i właściwie jak dzwoni do mnie jedna pracownica z Dolnej Odry i czasami pyta, panie, a dlaczego pan dał premię urzędnikom? A ja pytam, a pani nie dostała premii na Dzień Energetyka, na święta i na inne? No dostałam, ale ja produkuję prąd, a co produkują urzędnicy? I można wyznawać taki pogląd, ale jest to pogląd niesłuszny. W Urzędzie Miasta i Gminy, w jednostkach oświatowych, w innych jednostkach urzędu wykonywana jest praca na rzecz całej naszej społeczności. Trzeba tą pracę docenić i starać się, żeby całe społeczeństwo gminy Gryfino mogło się bogacić. Powiem Państwu, że samochody, których używają wiceburmistrzowie i ten ryczałt, który dostajemy po 180 zł miesięcznie, to jest tak naprawdę koszt jednomiesięcznego wynagrodzenia z ZUS-em kierowcy, który tutaj funkcjonował w poprzednich latach. My naprawdę patrzymy na koszty, ograniczamy się w wydatkowaniu środków finansowych, bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę i pewne osiągnięcia z tego tytułu już są. I zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy pracuje coraz lepiej. Słyszę wiele pozytywnych sygnałów, być może zdarzają się negatywne, ale to jest też proces, który będzie jakiś czas trwał. I dziękuję wszystkim radnym za dyskusję, którą tutaj prowadzimy, bo ona nam jest potrzebna. Proszę Państwa, Gryfino nie jest samotną wyspą na terenie Polski.
i mamy określone obowiązki nie tylko wobec naszego społeczeństwa, ale również wobec państwa polskiego. I jasne, byłoby idealnie, gdyby nikt nie płacił podatku, gdyby wszyscy byli szczęśliwi i mielibyśmy nieograniczony kredyt w banku i nigdy go nie trzeba by było spłacać. Natomiast bogactwo bierze się z pracy, to jest to, co zawsze pomagamy i z zarobionych pieniędzy, a mamy wobec swojej społeczności określone zobowiązania. I miejcie tego świadomość, naprawdę, nie ma dochodu bez składki wszystkich mieszkańców na wspólne zadania, oświata, bezpieczeństwo, porządek. Tych zaległości jest mnóstwo. Jak ja czasami czytam, że właśnie tynk spada z urzędu. Tak, proszę Państwa, ja mam tego świadomość. Ale żeby naprawić ten tynk, to trzeba wydać kwotę przekraczającą 1 000 000 zł. A na dzisiaj takiej kwoty nie mamy. Musimy cały problem zdiagnozować. I jeśli będziemy robili remont, to trzeba ten remont zacząć od dachu i od fundamentu, żeby zabezpieczyć w przyszłości odpadanie tynku, żeby to nie było tak, że wydamy kilkaset tysięcy złotych, a za jakiś czas trzeba będzie to ponownie naprawiać. I takie zdrowe, rozsądkowe zasady nam przyświecają i o to też apeluję do Państwa Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo.